Zygmunt August w Piotrkowie, rok 1565. Próba naprawy Rzeczpospolitej. To tytuł widowiska, które już w sobotę będzie można oglądać w Piotrkowie. O tym widowisku, o tym wydarzeniu rozmawiam z jego twórcami, reżyserem Krzysztofem Kamińskim i autorem scenariusza Krzysztofem Urzędowskim. Panie Krzysztofie, skąd taki pomysł, jak powstał scenariusz tego, mam nadzieję, świetnego widowiska? Pomysłodawcą scenariusza, a właściwie wydarzenia, był pan Artur Wolski, który rozmawiając z tym obecnym reżyserem, panem Krzysztofem Kamińskim, poddał myśl, aby pokazać Zygmunta Augusta w Piotrkowie. Ale jak go pokazać? Barbarę Radziwiłłówny przyjechał z Jaskróla, więc stąd padł pomysł, aby znaleźć diariusz Sejmu, który miał miejsce w Piotrkowie, żeby przytoczyć słowa, które padły w tym mieście ponad 400 lat temu. Stąd znaleziono diariusz Sejmu 1565 roku, który został wydany w 1883 roku, a wstęp i przygotowanie do druku opracował taki znany historyk XIX-wieczny Władysław Chomentowski. Niestety nieznany autora scenariusza. Najprawdopodobniej można przypuszczać, bo tego nawet Władysław Chomentowski nie ustalił, że był nim Jakub Ostroruk, jeden z bardzo aktywnych posłów występujący właśnie na tym Sejmie. Najprawdopodobniej sam Jakub Ostroruk nie był autorem, bowiem nie miał po prostu czasu, biorąc udział w debatach sejmowych i prowadząc zakulisowe rozmowy. Któryś z jego sekretarzy niestety pozostał bezimienny. Tekst staraliśmy się przybliżyć w formie oryginalnej, czyli słowa, które padną ze sceny, padły w tym czasie. Jest tekst co XVI-wieczny, czyli tekst trudny. Stąd zaszła konieczność pewnych zamienników, bowiem już w XIX wieku niektóre słowa były zupełnie niezrozumiałe dla współczesnych. Czyli to, co będziemy obserwować w sobotę, to są oryginalne słowa, oryginalne zdania, które wówczas padały tutaj, w tym miejscu. Tak, które padały właściwie na tak zwanych budach sejmowych, które będą odtworzone jakieś 150 metrów od autentycznego miejsca. Panie Krzysztofie, pan jest reżyserem tego widowiska. Proszę powiedzieć, jakie sławy przyjadą do Piotrkowa, żeby wcielić się w te historyczne postaci? Udało mi się skompletować znakomitą obsadę wszystkich moich serdecznych przyjaciół. Króla Zygmunta Augusta zagra Jerzy Zelnik, Zygmunt Malanowicz, Sambor Czarnota, Marek Siódym, pan Piotr Krukowski i Włodzimierz Adamski. Także obsada jest, uważam, wyborowa. Czy są jeszcze jakieś inne postaci, które będą kreowane przez naszych miejscowych notabli, mieszkańców naszego miasta? Tak, oczywiście. Bardzo poważną rolę zagra pan prezydent miasta Piotrkowa, pan Krzysztof Wchojniak, burmistrza ówczesnego miasta Piotrkowa. I to jest bardzo przyjemna rola, bo to jest powitanie króla, pożegnanie króla, jest dosyć dużo tekstu. Pan prezydent już się bardzo ładnie nauczył tego tekstu na pamięć i bardzo pięknie, dykcyjnie czyta, także jestem zupełnie spokojny o tym. Rozumiem, że w tym widowisku wezmą udział również statyści. To będą mieszkańcy naszego miasta. Sądzę, że część z nich będzie ucharakteryzowana. Czy wszyscy będą nie do rozpoznania? Nie, to może aż tak nie będzie drastycznie, ponieważ ja chcę te aparycje troszeczkę poodsłaniać i starałem się moich znajomych kolegów namówić do udziału w tym spektaklu, bo uważam, że to będzie naprawdę niesamowita pamiątka. Także no, zebrałem już całą drużynę, która wystąpi na scenie w roli posłów. Oni są konieczni, są potrzebni, mają po parę tekstów drobnych zupełnie do powiedzenia, bo będzie konflikt na samym końcu tego spektaklu i oni właściwie zrobią trochę awantury i trochę dramaturgii dodadzą. Czy trudno było, że tak powiem kolokwialnie, całe to towarzystwo zebrać? Trudno było tę rzecz wyreżyserować?
Praca była niewątpliwie ciężka, dlatego że to jest olbrzymie przedsięwzięcie i olbrzymie widowisko, właściwie plan filmowy. Musiałem zgrać terminy też kolegów aktorów, prawda, bo mają swoje zajęcia, są zajęci w teatrze, w filmie i tak dalej. Także udało to się zrobić. Co do reżyserii, to jest o tyle trudna sprawa, że jest to teatr w plenerze i teatr w plenerze nie jest żadnym nowum, jeżeli odbywa się w jakimś jednym konkretnym miejscu, prawda? Natomiast tutaj mamy to rozłożone na 2-3 plany i bardzo długo od siebie oddzielonych, także trzeba to bardzo dobrze skoordynować. I teatr rządzi się swoimi żelaznymi prawami, jak wiemy, wszystko odbywa się na oczach widzów, także jedna logistyczna pomyłka jakaś, gdzie na przykład samochód będzie stał na trasie Orszaku Królewskiego i ktoś nie zauważy i no, będzie kłopot poważny. Ale jak to drzewiej bywało, wszystko dozwolone, więc sądzę, że jeśli nawet cokolwiek się nie powiedzie, to to będzie wliczone w ryzyko tego spektaklu. Nie, nie, ja jestem o tym głęboko przekonany i bardzo się cieszę jako rodowity piotrkowianin. Bardzo to przeżywam, że taka impreza od wielu, wielu lat w Piotrkowie jest o Piotrkowie i w takiej obsadzie. Ja nigdy nie przypuszczałem, że po latach mojej emigracji i tak dalej będę miał taką przyjemność pracowania z moimi przyjaciółmi teatralnymi. Także jest to dla mnie olbrzymia satysfakcja. Ostatnie takie widowisko dotyczące świetlanej przeszłości naszego miasta odbywało się jakieś 40 lat temu, dokładnie z okazji 750-lecia Piotrkowa. W tym roku obchodzimy 790-lecie naszego świetlanego grodu i właśnie w związku z tym przygotowywane jest to widowisko. Panowie, zaprośmy zatem mieszkańców naszego miasta na sobotę. Serdecznie Państwa zapraszam. Naprawdę cały dzień region Placu Pofranciszkańskiego i Fary przenosimy 400 lat w XVI wiek. Zapraszam. Będzie grupa poznańska. Będzie bicie monet. Będą turnieje, pokazy walki. Będzie pieczenie chleba. Boga prośmy tylko o pogodę i uważam, że będzie to wielkie widowisko przez długie, długie lata niezapomniane przez Piotrkowian. Ja również dołączam się do tego zaproszenia i przypominam Państwu, że o wspaniałym widowisku, jakie już w sobotę zagości na ulicach naszego miasta, rozmawiałam z jego twórcami Krzysztofem Kamińskim i Krzysztofem Urzędowskim. Serdecznie Państwu dziękuję. W roku pańskim 2017 gród nasz będzie liczył 800 lat. Aby uświetnić obchody 790-lecia Piotrkowa 22 septembra, to jest 22 września 2007 roku, odbyło się spektrum, na którym ujrzeć można było miłościwie nam panującego w roku pańskim 1565 Zygmunta Augusta. Tegoż dnia i Sejm obrady miał w grodzie naszym Piotrkowie. Nie brakło również im ćpanów senatorów i atoli posłów. Zanim aktorzy i statyści zaprezentowali na scenie historyczne obrady Sejmu, król modlił się w kościele farnym. Pod świątynią zgromadziło się tysiące widzów, którzy powitali monarchę podjeżdżającego w powozie. Wszem i wobec i każdemu z osobna, komu to widzieć należy! Majestat Pański, Dom Boży, wstępuje!
światło umysłu. A tutaj w grodzie naszym w Sejmie odbywać mający, aby miłość wspólna między stany była. Ale gdzie zamiast miłości wasza, a obłudność, a zamiast zgody spory, a nie sporność, i jakieś ciche bunty, które dziś zowią praktykami. Tam i postronnego nieoprzyjaciela nie trzeba. Prośmy tedy Pana Boga naszego, aby mocą Ducha Świętego oświecić raczył umysły, imć panów Rady Koronnej i posłów, aby w deliberacjach sejmowych ku dobru Rzeczypospolitej dążali, a poprzez konstytucję na Sejmie w ten czas obradować mający baczyli, aby jakowyś uszczerbku ojczyźni naszej miłej nie przynieśli. Szczęść Boże. Orszak z królem Zygmuntem Augustem wyruszył spod kościoła, aby dotrzeć do miejsca obrad. Na czele szedł zespół muzyki dawnej. Widoczne było również wojsko Najjaśniejszego Pana. Korowód przeszedł m.in. obok Zamku Królewskiego, w którym 500 lat temu obradowali posłowie i Zygmunt August. W rolę króla wcielił się oczywiście Jerzy Zelnik, który grał już Zygmunta Augusta w serialu Królowa Bona i filmie Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny. To powitanie imć burmistrza i Wszechmiejskiej Rady, które to we wdzięcznej pamięci zachowamy. Wszak przodkowie moi w tymże grodzie Piotrkowie zwyczaj sejmować mieli. I was, tak godnie nas podejmujących, we wdzięcznej pamięci zachowamy. Marszałka Izby Poselskiej Mikołaja Siennickiego brawurowo zagrał Włodzimierz Adamski, aktor, który występował w takich filmach jak Pierwsza Miłość, Pajęczarki czy Pogranicze w ogniu. W kraju tem morderstwa, rozliczne zbytki się dzieją, wzgarda prawa sprawiedliwego się mnoży, bunty między stanami mnożą. Temu wszystkiemu ludzie się przypatrując rozrzewniają serca swe, gdy widzą, że czym dalej, tym gorzej się u nas dzieje. A toż będzie naprawa Rzeczypospolitej potrzebna, nam pożyteczna, a waszej królewskiej mości powinna. Jako z błogosławieństwem waszą królewską mość
pana i króla swego witamy. I szczęśliwie, a Rzeczypospolitej pożyteczne dokonasz, aby imię swe i panowanie swe podać do potomnych ludzi. W rolę księdza Myszkowskiego wcielił się Zygmunt Malanowicz, który zagrał w kultowym Nożu w wodzie Romana Polańskiego, a także w serialu Dom. Obrona pieniężna, nieporządna, nieporządna. Jeden da, a drugi nie da. Obradowano. Narratorem był natomiast Piotr Krukowski, który wcześniej dwukrotnie wcielił się w postać pana samochodzika. Szkolnictwa, pozwów o porwania, odbywały się sądy królewskie, senat i izba poselska obradowały raz osobno, raz łącznie. Dochodziło do sporów o jurysdykcję kościelną. I wreszcie wybuchła sprawa instygatorów królewskich, tak zwanych bezpośrednich urzędników królewskich, która prawie że doprowadziła do zerwania Sejmu. Przyjrzyjmy się zatem bliżej próbie naprawy państwa. Rzeczy nie rychło się odprawiają, tak długo sejmując. Nic nie tylko się nie sprawiło, ale i nie zaczęło około jurysdykcji na urzędy niedbale. Iż to zaczęli narzucać na posły ziemskie, zbierali pozwy, co nie podoba się to senatorom. Aczkolwiek prawem pospolitym jest, aby wszyscy dygnitarze i urzędnicy powinnością urzędu swym i podległościom prawnym zadość czynili, a nic nad prawo nie wykraczali. Ale też zaniedbanie niemałe albo nieśmiałość się dzieje, iż nikt nie chce albo nie śmie pozwy prywatnego przeciw urzędom takim zaniedbanym nakładu się ważyć, widząc trudny, a końca pewnego nie mający postępek prawny w tej mierze. Zdałoby się, aby się obyczaj prawny znalazł, jakoby pilniej a czujniej każdy urząd powinność swą sprawował, a co zobowiązane dosyć czynił. Trzeba umyślnego mieć w każdej ziemi albo powiecie, bo nie tylko na Sejm pozywać musi wojewody, starosty i inne, ale pierwej musi się to oprzeć o miejski urząd. A gdy w mieście ustaw dzierżyć by nie chciano, no to potem zgodnie z instancją na Sejm wprowadzone być miały. Ano by nie trzeba innego prawa szukać, gdyby się staremu dosyć działo. Nie trzeba by innych stróżów stanowić, gdyby ci, które dawno Rzeczypospolita postanowiła, pilni byli. Ci, którzy między nami rządzą, sami przyczyną nierządu są, a zawadą do rządu. A gdzieżby się rzecz takowa przed sąd waszej królewskiej mości przytoczyć miała, sprawą takim, Deo decibus dies conventus był naznaczon pretorie, iżby wasza królewska mość był powinien wszystkie takie sprawy sądzić, a nie przestawać, a żeby ze wszystkie korony odprawione były. Młoda widownia, szczególnie żeńska, żywo reagowała na wystąpienie Sambora Czarnoty. Prosząc jego królewską mość, aby tego nie stanowił, czego w statucie nie ma, a nad tym radzić nie możemy. Albowiem to umyślny instygator z nazwy swojej, nie instygatorem, ale karczemistrzem i oprawcą jest. Im mości posłowie autorytet królewski
uzurpować chcą i przenoszą na siebie władzę. To jest na instygatory swe, aby sami radzili. Stąd zmówiwszy się na wojewody, starosty, bez winy, by je pozywali, ciągnęli, sławili. Około urzędników tych nie da się jego królewskiej mości, aby co nowego, bez przyzwolenia wszystkich stanów, stanowić śmiało. A też to wasze moście nie są posłani na to, aby co nowego stanowili, na co by ich mości panowie pozwalać nie chcieli. A tak to też król jegomość przy dawnych statuciech wszystko zostawić raczył. I tak to zostawić, aby posłowie ziemscy, jako byli przed tym powinni, i teraz referowali takie występne urzędniki, a król jegomość będzie je sądził i karał. Winami opisanymi ani inszych urzędników, ani instygatorów mieć nie chce. Jeno posły ziemskie. Obok niego wystąpił Marek VII, który ostatnio więcej śpiewał niż grał. Wcześniej jednak zagrał kilka ciekawych ról w takich serialach jak Złotopolscy, Sąsiedzi czy Klan. Ale zasie żałośliwsza być musi, gdy kto ratunkiem swym upadłemu przez nasze czasy pomagając, zna nie tylko niewdzięczność od onego, kogo dźwiga, ale cierpi jeszcze kryminacją za to, co czyni ku zelżeniu. Toć się prawie nam teraz dzieje, iż w tym staraniu, a mordowaniu swem o dobry rząd Rzeczypospolitej naszej, miasto dzięki, i się o to staramy, niełaskę ich mość panów koronnych, niewdzięczność odnosimy, a urąganie w uszy swe od nich mości słyszymy, że cokolwiek czynimy ku zelżeniu ich, zaczynamy chcąc władzę waszej królewskiej mości z pana swego ich mości wyniszczyć. Słusznie podziwić się temu każdy musi, iż za tak wielkim, a pracowitym staraniem waszej królewskiej mości i senatu koronnego i nas wszech tak niesporo rzeczy idą ku dobremu Rzeczypospolitej, a prawie kiedy się już kończyć rzeczy miały i pożytek pokazać, wszystko się tym bardziej trudni i przewleka i nazad wiedzie. Za tak długie sejmy, tak wiele mówiąc, pisząc, już się ludzie spodziewali, że na tym to sejmie wszystko się kończyć miało. Ale in inverso ordine dopiero statutom statuta wynajdować musimy. Stróżom stróże stawić, sprawcom Rzeczypospolitej instygatorów szukać. A my tych instygatorów z dymem puścimy, pozabijamy! Pozabijać! Silencjum, powtarzam. A panów senatorów in consilio pozywam. Obok zawodowych aktorów Piotrkowskiej widowni zaprezentował się prezydent Krzysztof Chojniak, który witał i żegnał króla. Mości, że łaskawym okiem spojrzał na naszą chudobę i o sprawach miejskich nie zobaczył. Życząc długiego panowania Pana naszego, prosim Boga, aby jak najdłużej w dobrym zdrowiu waszą królewską mość zachował. Na scenie pojawili się poza tym przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur, starosta piotrkowski Stanisław Cubała oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Gajik. A wszystko to obaczyć można było na placu po franciszkańskim zwanym. Nie brakło i igrców wszelakich, jako to grajków wdzięcznie grających kancjonały z wieku XVI. Wybijanie monet na ten dzień przeznaczonych, a takoż pokazy zręczności wojów aż z Poznania przybyłych.
Zainteresowanie widowiskiem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Jerzy Zelnik, Marek Siudym, Sambor Czarnota czy grający burmistrza prezydent Krzysztof Hojniak co chwilę musieli pozować do zdjęć. Widowisko to jeden z elementów obchodów 800-lecia Piotrkowa.